Kreatywna biblioteka to... Biblioteka, która się nie boi działać. Miejsce, w którym eksperymenty są dozwolone. Kreatywna biblioteka to nasza biblioteka. A właśnie, poprosimy panią Kasię może tutaj z rycerzem. Na co dzień pracuję w bibliotece publicznej w Zagórowie, a nie na co dzień zajmuję się rekonstrukcją historyczną, odtwarzam Słowiankę z okolic X-XI wieku. Stwierdziłam, że warto wykorzystać jej pasję i kontakty, żeby napisać taki projekt, bo wydawało mi się, że właśnie ta historia pokazana na żywo to bardziej zapadnie dzieciakom w pamięci i się czegoś dowiedzą nowego. Chciałabym zainteresować młodzież. Młodzież, która właściwie nie bardzo jest zainteresowana historią, nie bardzo jest zainteresowana tym, co tu się kiedyś tam działo, bo właściwie kogo to obchodzi i nie wiem, są fajniejsze rzeczy. A okazało się, że jednak te rzeczy też są dla nich fajne i mogą stać się w jakiś tam sposób ważne. Też się bardzo cieszę, że mogłam podpowiedzieć mojemu pracownikowi, żeby swoją pasję wykorzystał w pracy. Bo to też jest ważne, żeby tą pasję nie mieć tylko poza pracą, ale żeby nią też żyć w pracy. Że jest taka możliwość, że można to połączyć. To był pierwszy projekt, który napisałam. No i który udało mi się zrealizować, dlatego że ja zawsze bałam się projektów. Bałam się i samego pisania, i bałam się rozliczenia, no i zawsze mi przerażało jej projekty. Wcześniej pisałam już kilka projektów, no ale ten tutaj rzeczywiście był bardzo przyjazny. Przeznaczony tylko i wyłącznie dla bibliotek. Dużo pomagało to, że wszystko zliczało się samo, bo tabelki były w internecie. Zawsze można korygować, edytować, anulować, zmieniać, aktualizować, to nie jest problem. Nawet w czasie trwania projektu. Akademia Filantropii, pracownicy udzielali telefonicznego wsparcia bibliotekom. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, nie wie w jaki sposób skalkulować koszty, czy ułożyć harmonogram. Nikomu nie zależy na tym, żeby nam się nie udało, tylko wręcz przeciwnie, żeby nam się powiodło jak najlepiej, żebyśmy odnieśli sukces. A wykorzystywanie różnych takich komunikatorów jak Skype, to jest fantastyczna sprawa. Bardzo chętnie z tego korzystam, zresztą w kontaktach z koordynatorką programu Aktywna Biblioteka bardzo często porozumiewałyśmy się właśnie w ten sposób. I wtedy, jeżeli mnisi przepisywali książki, bo takich egzemplarzy było bardzo mało, skoro wszystko pisane ręcznie, popełnili jakiś błąd, to musieli pisać książkę od nowa. Chyba wprowadzimy do szkoły pióra, co? Dostaliśmy taką książeczkę, która miała nam pomóc dobrze napisać i rozliczyć wniosek i tam jest napisane wszystko krok po kroku, co trzeba robić. Podzwonić do tych bibliotek, zobaczyć, które dostały, co napisały, może co zmienić, powiedzieć, o czym jest projekt. Myślę, że środowisko bibliotekarskie dzięki PRB się na tyle otworzyło, że jesteśmy na tyle otwarci, że jesteśmy w stanie sobie nawzajem pomóc, żeby każdy mógł dobrze wypaść. I nie ma się czego bać absolutnie, tylko napisać fajny projekt i pozyskać pieniądze. Tym bardziej, że mówię, to jest szansa, żeby się przećwiczyć, sprawdzić. Taki mały projekt na początek to jest dla biblioteki, która wcześniej tego nie robiła, naprawdę dobry sprawdzian, no i fajny sposób na pozyskanie pieniędzy i przejście przez to, zobaczenie jak to jest. Zrobimy pamiątkowe zdjęcie w grodzie. Dawid, nie widać Ciebie w ogóle z tyłu. Będzie pewnie problem, żeby objąć wszystkich naraz. Sama informacja, że tak udało się, mamy grant, możemy działać, to no, no, tak uskrzydla. Nakład pracy włożony w to, a możliwość dostania czegoś w zamian jest niewspółmierny. Uważam, że nie ma się co oglądać i po prostu trzeba brać się z tym wszystkim za rogi, nie obawiać się w ogóle papierologii żadnej, absolutnie.